Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii Zagadek Kryminalnych i dzisiaj będę mówić o naprawdę potwornej sprawie, ale jednocześnie jest to historia osoby, która w pewnym sensie oszukała przeznaczenie. Bez wątpienia ten przypadek napawa nadzieją, że nie każda sprawa, która z pozoru wydaje się beznadziejna, musi zakończyć się tragicznie. Na wstępie jednak zaznaczam, że jest to sprawa dotycząca dziecka i zawiera pewne drastyczne elementy, dlatego może być nieodpowiednia dla bardzo wrażliwych osób. Będzie to sprawa 8-letniej Jennifer Schuett. Liczę na to, że jeszcze o niej nie słyszeliście i zapraszam do oglądania. Jennifer była jedynaczką wychowywaną przez samotną matkę Elaine. Kobieta mieszkała z córką w mieście Dickinson w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Ojciec dziewczynki nie był obecny w jej życiu, miał problemy z prawem. Co kilka miesięcy trafiał do więzienia i Elaine uznała, że nie chce, żeby córka miała taki wzorzec rodzica. Mimo trudności i wyzwań, jakie wynikały z samodzielnego wychowania dziecka, Elaine świetnie sobie radziła. Każdą chwilę, gdy nie była w pracy, spędzała z córką. Była dla niej oparciem i najlepszą przyjaciółką. Gdy Elaine musiała wyjść, Jennifer zostawała pod opieką dziadków, których uwielbiała i zdecydowanie ze wzajemnością. W 1990 roku Jennifer miała 8 lat i zdaniem bliskich była bardzo pogodna i wesoła. Uwielbiała chodzić do szkoły i bawić się na podwórku z rówieśnikami. Po lekcjach chodziła również na dodatkowe zajęcia, pływanie oraz śpiew. Dziewczynka była bardzo odważna, jednak miała jeden ogromny lęk. Bała się ciemności, przez co większość nocy spędzała w łóżku ze swoją mamą, jedyną osobą, przy której czuła się naprawdę bezpiecznie. Oczywiście zdarzało się, że spała we własnym pokoju, ale wtedy zawsze musiała być zapalona przynajmniej jedna lampka. Jennifer właśnie skończyła drugą klasę podstawówki i wakacje spędzała pod opieką mamy i dziadków. 9 sierpnia zaczął się i minął jak typowy wakacyjny, leniwy dzień. Absolutnie nic nie zapowiadało tego, co miało niedługo nastąpić. Noc zaczęła się spokojnie, Jennifer jak zwykle spała w łóżku z mamą, ale po pewnym czasie okazało się, że ma problemy z zaśnięciem. Najprawdopodobniej wynikało to z tego, że większość poprzedniego dnia spędziły pracując w ogrodzie przy domu, do którego miały niedługo się przeprowadzić i tam dziewczynka została pogryziona przez komary. Przez to w nocy miała ochotę się drapać i cały czas się wierciła. Niestety, przeszkadzała tym samym mamie i Elaine również nie mogła spać. Normalnie nie stanowiłoby to problemu, ale niestety kobieta następnego dnia rano musiała wcześniej wstać do pracy. Już wcześniej ustaliły, że co jakiś czas córka będzie spała we własnym łóżku, żeby stopniowo się usamodzielniać. To nie miała być jedna z tych nocy, ale ze względu na bezsenność córki, Elaine poprosiła, żeby poszła jednak do własnej sypialni. Jennifer była bardzo posłuszna i nie chciała specjalnie przeszkadzać mamie, dlatego około 2:30 poszła do własnego łóżka. Wydawało się, że reszta nocy przebiegła spokojnie, ale były to tylko pozory. Elaine udało się wyspać, wstała rano i poszła obudzić córkę. Gdy weszła do pokoju Jennifer, zamarła. Dziewczynki nie było w środku. Oczywiście istniała możliwość, że poszła do łazienki albo do kuchni, ale matka natychmiast miała złe przeczucia. I niestety one okazały się słuszne. Po przeszukaniu mieszkania okazało się, że dziecko zniknęło. Natychmiast pomyślała o uprowadzeniu. Następnie zauważyła, że okno w pokoju córki jest otwarte na oścież. Okno wychodziło na parking, dlatego ktoś z zewnątrz bez problemu mógł wejść do środka i zabrać dziecko. Elaine natychmiast wezwała policję i wkrótce zgłoszenie miało przerodzić się w jedną z największych i najgłośniejszych spraw poszukiwań w historii miasta Dickinson. Ze względu na okoliczności i podejrzenia matki, które potwierdziło przeszukanie domu, sprawa zaczęła być traktowana jako porwanie, a Jennifer jako osoba w ogromnym niebezpieczeństwie. Dzięki temu, że matka szybko zgłosiła nieobecność dziecka i sprawa była przez organy ścigania traktowana poważnie od samego początku, szanse na odnalezienie były duże. Sprawnie zorganizowano przeszukanie terenu i zaczęto przesłuchiwać świadków. Niestety okazało się, że większość sąsiadów spała, gdy doszło do włamania i przyznali, że nie obudziły ich żadne nietypowe dźwięki. Wydawało się, że 8-latka musiała być skutecznie zastraszona, ponieważ w ogóle nie krzyczała. To bez wątpienia obudziłoby matkę śpiącą w pokoju obok. Wkrótce w poszukiwania zaangażowały się również dziesiątki wolontariuszy i na pomoc lokalnej policji przyjechało FBI. Poszukiwania były bardzo intensywne, ale nie musiały trwać długo.
Tak jak już wielokrotnie wspominałam, w przypadku zaginięć najważniejsze jest pierwsze 48 godzin, zwłaszcza jeśli chodzi o porwania dzieci. I w przypadku Jennifer ta reguła okazała się prawdziwa. Od czasu, gdy matka ostatni raz widziała Jennifer, minęły 24 godziny, gdy policja otrzymała wezwanie. Chwilę przed 19 na posterunek zadzwonił mężczyzna twierdzący, że na polu na przedmieściach Dickinson znajduje się dziewczynka. Dzwoniący był rodzicem jednego z grupki dzieci, które bawiły się w tej okolicy, gdy w pewnym momencie przypadkowo trafiły na ciało. Przestraszone pobiegły poinformować dorosłych. To miejsce znajdowało się niecałe 6 kilometrów od domu Jennifer i ponieważ sprawa jej poszukiwania była głośna, od razu funkcjonariusze podejrzewali, że to właśnie ona leży na polu. Po przyjeździe na miejsce policji i karetki, ku zdziwieniu ratowników, okazało się, że dziewczynka żyje, choć jest w krytycznym stanie. Natychmiast wezwano helikopter i była w drodze do szpitala. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy, ale dziecko co chwilę odzyskiwało i traciło przytomność. Po przyjeździe do placówki natychmiast trafiła na salę operacyjną i mało kto wierzył, że uda jej się przeżyć, zwłaszcza, że jej gardło zostało podrżnięte. Było oczywiste, że padła ofiarą brutalnego ataku i najprawdopodobniej ktokolwiek, kto ją skrzywdził, myślał, że nie żyje. Badania wykazały, jak strasznie została potraktowana. Miała przekrwione oczy, które wskazywały na to, że była duszona i znaleziono również ślady ataku na tle seksualnym. Jakimś cudem napastnik nie przeciął jednak żadnej głównej żyły i dlatego dziewczynka się nie wykrwawiła. Po operacji jej stan został określony jako stabilny. W tym czasie do szpitala przyjechała również Elaine i nie mogła uwierzyć, że może przytulić córkę, którą myślała, że straciła na zawsze. Ze względu na swoje obrażenia Jennifer nie mogła mówić, ale widać było, że jest bardzo czujna i świadoma otoczenia. Można było również zauważyć, że próbuje komunikować coś matce i pielęgniarkom. Po pewnym czasie dostała kartkę oraz długopis i wtedy zaczęła opisywać wydarzenia tamtej strasznej nocy ze swojej perspektywy. Powiedziała, że potem, gdy mama wysłała ją do pokoju, przez pewien czas nadal nie mogła zasnąć, ale w końcu zaczęła czytać książkę i ostatecznie odpłynęła. Nie słyszała, jak intruz wchodził do środka, ocknęła się dopiero, gdy wynosił ją na zewnątrz. Była w szoku, chciała krzyczeć, ale za bardzo się bała. Nie wiedziała, co się dzieje, przez chwilę miała wrażenie, że to tylko zły sen. Dookoła było ciemno. W pewnym momencie mężczyzna zorientował się, że się obudziła i wtedy zapewnił ją, że nie ma się czego bać, wszystko będzie w porządku, ponieważ jest on policjantem. Wtedy Jennifer przypomniała sobie, że jakiś czas wcześniej w szkole miała zajęcia na temat nieznajomych i zaczęła mieć bardzo złe przeczucia. Porywacz włożył ją do samochodu i odjechali. W pewnym momencie zatrzymali się i dziewczynka pamięta, że mężczyzna zaczął pić piwo i zaoferował jej słodycze. Wiedziała, że musi odmówić, ponieważ tak właśnie uczono ją w szkole, żeby nie przyjmować nic od nieznajomych, a tym bardziej jedzenia. Gdy mężczyzna skończył pić, zaatakował ją. W pewnym momencie zaczął dusić, aż straciła przytomność. Ocknęła się dopiero, gdy była przez niego ciągnięta za nogi po polu. Postanowiła nie dawać po sobie znać, że się obudziła. W pewnym momencie położył ją na ziemi i odszedł. Odczekała kilka minut i wtedy ręką sięgnęła do szyi, która bardzo ją bolała. Zauważyła wtedy, że jest cała we krwi. Próbowała się podnieść albo krzyczeć, ale nie mogła. I tak właśnie, bez ruchu, pozostała do wieczora następnego dnia. To, jak wiele szczegółów pamiętała z tamtej nocy, było niesamowite. Mimo ogromnego szoku, jakiego doznała, była w stanie przedstawić te wydarzenia z wieloma szczegółami. Nawet to, że gdy jechali samochodem, mijali dom jej dziadków i dokładnie opisała ten samochód oraz to, że w środku znajdowało się mnóstwo pustych puszek po piwie i papierosów. Była w stanie powiedzieć nawet, jakiej były firmy. Najważniejszą informacją dla policji jednak było to, że porywacz przedstawił się ośmiolatce. Powiedział, że ma na imię Dennis. Jennifer była w stanie nawet podać jego opis. Był to biały mężczyzna mający między 30 a 35 lat. Miał wąsy, okulary i bliznę na twarzy. Zauważyła nawet, że miał kilka tatuaży, które były zielonkawe. Na podstawie opisu możliwe było stworzenie portretu pamięciowego, który w ciągu kolejnych dni został rozpowszechniony w gazetach. W wyniku traumy, jakiej doznała, Jennifer bała się wszystkich mężczyzn, do tego stopnia, że wstęp do jej sali w szpitalu miały wyłącznie kobiety. Wszyscy funkcjonariusze i lekarze musieli zostać oddaleni, ponieważ udało jej się nawet kopnąć jednego z medyków, gdy chciał się do niej zbliżyć.
I trudno się jej dziwić, doświadczyła potwornej krzywdy ze strony mężczyzny i pewnie widziała go w każdym przedstawicielu tej płci. Nie wiedziała, komu może ufać. Porywacz zapewniał ją, że jest policjantem, a następnie ją skrzywdził, czyli tak samo mogło być w przypadku lekarza czy funkcjonariusza. Mimo trudności, z jakimi się zmagała, po raz kolejny zaskoczyła matkę i lekarzy swoją siłą i determinacją. Zakładano, że nigdy nie będzie mogła mówić ze względu na uszkodzenia strun głosowych, ale po 2 tygodniach pobytu w szpitalu obudziła się i odezwała. Wkrótce wypisano ją ze szpitala i wróciła do codzienności sprzed wypadku. Powrót nie był jednak łatwy. Jeszcze przez wiele lat wyzbywała się lęków. Bała się zostawać sama w domu i obawiała się mężczyzn. Wkrótce życie jednak wróciło do normy. Jennifer dorosła, skończyła studia i poznała Jonathana Martineza, cudownego mężczyznę, za którego wyszła. Jednak przez cały ten czas jedno nie dawało jej spokoju, że osoba, która zniszczyła jej dzieciństwo, nadal nie została odnaleziona i pociągnięta do odpowiedzialności. Niestety policja nie miała wystarczająco poszlak. Portret i imię, które równie dobrze mogło być fałszywe, nie wystarczyły i sprawa ucichła na kolejne 19 lat. Dopiero w 2009 roku, gdy Jennifer miała 27 lat, pojawiła się nadzieja na przełom. Jeszcze w 1990, niedaleko miejsca, w którym została porzucona, znaleziono kilka jej ubrań razem z fragmentem koszuli, który do niej nie należał. Te rzeczy przeleżały w magazynie przez wszystkie te lata, aż do czasu, gdy możliwe stało się przeprowadzenie badań DNA. I pod koniec września 2009 roku znaleziono w bazie powiązanie z mężczyzną o imieniu Dennis Earl Bradford. Wynikało z tego, że przestępca był tak pewny siebie i zarozumiały, że podał ofierze swoje prawdziwe imię. Na zdjęciach z lat 90. wyglądał identycznie jak mężczyzna na portrecie stworzony na podstawie zeznań 8-latki. W tamtym czasie miał zaledwie 21 lat. 7 lat po uprowadzeniu Jennifer został zatrzymany i skazany na 12 lat więzienia za porwanie i napastowanie kilkunastoletniej dziewczynki. Okoliczności były bardzo podobne do sprawy z 1990 roku. Został jednak wypuszczony po zaledwie 4 latach za dobre sprawowanie i do 2009 zdążył ułożyć sobie życie i założyć rodzinę. Podczas przesłuchania utrzymywał, że o Jennifer Schuett wie jedynie z gazet, ale był pewny, że tamtej nocy umarła. Gdy dowiedział się, że jednak przeżyła, załamał się i przyznał do winy. W jego zachowaniu i słowach można było zauważyć, że żałuje swojego czynu. Przyznał, że wybrał ją przypadkowo, po prostu skorzystał z okazji. Przechodził w okolicy i zobaczył zapalone światło w jednym z mieszkań. Samochód, którego użył, należał do jego matki. Przez wszystkie te lata żył w strachu, że prawda wyjdzie na jaw, że policja wpadnie na jego trop. Wspomniał nawet, że planował samobójstwo, ale nie miał wystarczająco odwagi. Dennis Bradford miał stanąć przed sądem dokładnie w 20. rocznicę zbrodni, ale nigdy do tego nie doszło. 10 maja 2010 roku powiesił się w swojej celi. Jennifer miała nadzieję, że będzie miała okazję stanąć z nim twarzą w twarz, ale ta możliwość została jej odebrana. Chciała, żeby wysłuchał jej przemówienia, ale ostatecznie musiała tylko odczytać je nad jego grobem, chociaż przyznała, że czuje, że ją wysłuchał. Kobiecie udało się prawie całkowicie fizycznie wyzdrowieć po ataku, z wyjątkiem faktu, że lekarze uznali, że najprawdopodobniej nie będzie mogła zajść w ciążę. Na szczęście udało jej się znaleźć specjalistę, który pomógł jej w terapii i przeprowadzeniu zapłodnienia in vitro. Razem z mężem Jonathanem doczekali się 2 dzieci, córki i syna. I to jest już koniec tej sprawy. Przyznam, że gdy pierwszy raz o niej czytałam, od razu pomyślałam o przypadkowości tej zbrodni i o tym, co Elaine musiała czuć, gdy zorientowała się, że córka zniknęła. Bez wątpienia obwiniała się za to, co się stało. Pomyślała, że jeśli tego dnia pozwoliłaby Jennifer spać u siebie, to nigdy by nie doszło do tej tragedii. Ale niestety, takich przypadków nie da się przewidzieć. Może rzeczywiście tego dnia nic by się nie stało, ale może innej nocy, gdy córka spałaby u siebie, to wtedy napastnik by zaatakował. Niestety jest to kolejna tragiczna sprawa, która pokazuje, że nawet we własnym domu nie zawsze można czuć się bezpiecznie. W odcinkach z tej serii mówiłam już o Elizabeth Smart i Polly Klass. One również zostały porwane z własnego domu, czyli stamtąd, gdzie powinny czuć się najbardziej komfortowo. I to jest już koniec dzisiejszego odcinka. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii.
A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!